twoja babcia zupełnie zdemęciała. Ty, ona myśli, że wygrała 100 tysięcy w tej darmowej gazetce, rozumiesz? Powiedz jej, że ta pseudo wygrana jest w każdej gazecie. Widzicie? Zazdrości mi fortuny. Ty, Teresa, ty pamiętaj, bądź dla mnie milsza, bo ja mam lepszą pamięć niż ci się wydaje. Dla mnie, skarbie, to kawka z mlekiem i od razu rachuneczek. Mam dla ciebie list. Z zagranicy. Tak? Afryki. O mój Boże, Jolka, to od Zoi. Kto to Zoi? Mamo, Zoja to jest afrykańska sierota. I te dwie siostry miłosierdzia adoptowały ją na odległość za złotówkę dziennie. No to zrobiły dobry interes. U nas za złotówkę to dostaniesz najwyżej kilo ziemniaków. Nie żadne siostry miłosierdzia, mamo. Tylko tam jest Afryka, rozumiesz? Tam ludzie walczą o każdy kęs. Oddaj to. Daj mi. Oddaj! Mamo! Franka! Zoja ma przyjechać do Warszawy na kilka dni. Kiedy? No jak no za 3 tygodnie. To znaczy jutro. A mój... Mamo, no. Oj, przepraszam. Przykleiłam go na drzwi od lodówki, ale jakoś nie rzuciły mi się w oczy. A wiesz dlaczego? Bo drzwi twojej lodówki nigdy się nie zamykają. Nigdy, rozumiesz? Kochanie, nasza mała dziewczynka przyjeżdża. Zwraca ciekawe, do której ona z nas jest podobna. Do żadnej, Jolka. Do żadnej z nas, bo myśmy ją adoptowały. Jolu. O, no tak, no jaka ja jestem niemądra, no. Ale ja mam nadzieję, słuchaj, że ona mózg, to ona ma po tobie, nie? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Pański lunch. Dziękuję, Konradzie. Nie ma sprawy, proszę pana. Tak się pan troszczył o mnie podczas zawału, że nawet najcięższa angina nie powstrzyma mnie przed wystawaniem po pańskie ulubione maślane bułeczki o 4:00 nad ranem. Masz rację, Konradzie, ja ciebie nie doceniam. O, proszę pana, to pewnie dlatego, że za rzadko tutaj bywam. Ale może byś to zmienił, Konradzie. Nie, nie mogę, bo leniwa ze mnie kwoka. Chodzi mi o zwykłe dziękuję. Żeby zdobyć pańskie zainteresowanie, powinienem wskoczyć na blat biurka w moim ulubionym, obcisłym mini. Szczerze, powiedziałeś w moim ulubionym, obcisłym mini? Tak, chciałem wejść w skórę Frani. Tak, to schudnij 40 kilo i sobie wydepiluj nogi. Ktoś, kto nosi bokserki w misie, nie powinien się odzywać. I tak jestem najbardziej męski w tym domu. Przynajmniej do tej chwili. Panie Skalski, czy pan pamięta, co pan powiedział, jak kiedyś na weekend mieli do nas przyjechać moi kuzyni? No ja pamiętam, a pani? No dobra, ale zrobiłby pan wyjątek, gdyby chodziło o moją córkę? Przepraszam, o kogo? O moją córkę, nie mówiłam panu? Mam 19-letnią córkę. A zaraz, to jest niemożliwe, przecież miałaby pani wtedy... 10 lat. Adoptowałam ją, wie pan? Adoptowałam ją w ramach takiej akcji Adopcja na odległość, wie pan? To było dawno, jak byłam w liceum. W gimnazjum. W podstawówce. Jest pani dla niej drugą matką, no to wspaniale, fantastycznie, wspaniałe. A, podoba się panu? Panie Skalski. No więc jak będzie? Ja mam dzieci. Pan ma dzieci, może by się pobawiły. Jeśli zgodzę się na tą wizytę, pani przestanie robić... Dzięki.
Jest pan kochany. Mam nadzieję, że Zoja mnie polubi i słabo sobie radzę z dziećmi. To znaczy ze swoimi. A. Ze swoimi. Nasza mała już jest! Nasza mała dziewczynka przyjechała. Poczekaj. O mój Boże, jak na złotówkę dziennie, to nieźle wyrosłaś. Witaj, Zoja! To my, twoja mama i mama. Jezu, jaka jestem głupia, mówię tak, jakby w ogóle mogła mnie zrozumieć. To pani musi być Jola. O rany, mówisz po polsku? Dzięki wam chodziłam do szkoły. Uczyły mnie siostry z polskiego zakonu. Nie szkodzi, kochanie. Rozgość się. O, piękny dom. Tu pani? Pracuję nad tym. Bardzo bym chciała poznać pani męża. Jest tu gdzieś? O, no mam nadzieję, że gdzieś prowadzi swoją własną kancelarię adwokacką albo gabinet stomatologiczny. Nieważne. Skarbie, siadaj i opowiadaj mamie, co u ciebie. No moment, ja też jestem jej mamą. Tak. Kochanie, opowiedz lepiej, skąd wzięła się pieniądze na tak wielką podróż? No przez lata pracowałam na bilet do Polski. Ale ty jeszcze nie byłaś pełnoletnia. No cóż, czasem trzeba skłamać w kwestii wieku. Moja krew. Moja krew. No, moja. Jolka, ale to był mój pomysł, żeby adoptować dziecko. No ale to ja przyniosłam druczki do wypełnienia. Ale ja znalazłam ofertę w kościele świętego Wita. Ale mamy! No nie kłóćcie się. Ranicie moje serce. O mój Boże, cała Teresa Maj. Jest moja? Nie. Na co ci ta prenumerata najlepszych lasek? Przecież to jest seks pismo dla mężczyzn. To nie chodzi o laski ortopedyczne? O, co za niespodziewani goście. Jak długo myśmy się nie widzieli? 3 godziny? Jak tutaj weszłyście? Zostawiłeś otwarte drzwi. Dorobiłaś klucz? To druga możliwość. Poczekaj, złociutki. Mógłbyś się tym zająć? Ubrudziłam ją na stacji benzynowej. Benzyna lotnicza? Nie, ketchup z hot doga. To nie moje, to Teres. Mamo, babciu, siedzicie tu od wczoraj? Aha. Córeczko, co ty założysz na urodziny cioci Basi? Mamo, założę sobie taką śliczną sukienkę łososiową z cekinami, a na głowę założę sobie cieniuteńką czerwoną przepaskę. Mówisz o tym? O, wow, wyglądasz świetnie. To nic, ja założę coś innego. Dobra, babciu, mamo, to jest Zoja, moja córka. O mój Boże, mam nadzieję, że miałaś cesarkę. Idziemy z Mogosią na imprezę i chciałam wyglądać tak ładnie jak moja mama. Dziękuję, skarbie. Co ty powiedz gadasz? Mi, dlaczego nie, ale ciągle co, gadasz? Ona już paraduje w twoich kieckach? Nieładnie, dziecko, nieładnie. Jak się jest w gościach, nie powinno się tego nadużywać. Rozumiesz? Konrad! Gdzie jest moja torebka? Hej, aniołki. Wasze torebki. To co? Czasem melasz? No. To znaczy, wrócimy wcześniej, bo Małgosia jutro idzie do szkoły. Oho. Nie, to miałaś powiedzieć tacie. No przecież to ona mnie tego wszystkiego uczy. Miłego wieczoru. Pa, pa. Hej, aniołki. A ty wiesz chociaż, gdzie ona poszła? Nie, ale też nie wiem, gdzie poszła Małgosia. Ale nie podoba mi się to, że Zoja założyła miniówkę. Wygląda w niej jak panienka lekkich obyczajów. Ale o sobie chodzi, to jest moja miniówka. No właśnie, ja o tym mówię. Ale przepraszam bardzo, ale co ty chcesz mi przez to powiedzieć? Nie, no ty dokładnie wiesz, co ja chcę przez to powiedzieć. Przecież to wielkie mi rewelacje. Ty zawsze ubierałaś się jak bezguście. O mój Boże, Jolka, ty znasz znaczenie słowa rewelacja. A wiesz, Franka, ty nie kpij ze mnie, naprawdę, już mam tego dosyć. Po prostu nie podoba mi się, jak rozpuszczasz Zoję. Ty dajesz jej swoje sukienki. Daję, bo mnie na to stać. Ale wcale cię nie stać, przecież to nie są
twoje pieniądze, tylko Skalskiego. Oni cię wynajęli tutaj tylko do opieki i nic poza tym. Pięknie, Jolka, pięknie. O! Patrzcie państwo, o! Ile się można dowiedzieć o człowieku, no, jak masz z nim dziecko. No właśnie. No właśnie. No, dobrze. Cześć. Właśnie poznałam cię. Się ode mnie powiedziałam ci! Ale to ty w ogóle mnie nie dotykaj! Maria! Się do mnie przybliżaj! Kobieta! Nie, w ogóle nie chcę cię słuchać! Wyczuwam dużo skumulowanej złości. Poważnie? Z praktyki wiem, że parom bardzo dobrze robi, kiedy pomyślą sobie, co im się w sobie podoba. Na przykład moja żona twierdzi, że to jest mój promienny uśmiech. Dobra, doktorze... Znamy się z Jolką od przedszkola. O. I przykro mi to powiedzieć, ale niestety wydaje mi się, że ją przerosłam. O nie, 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 no, ale słyszy pan, co ona mówi? Co ty gadasz? Ona cały czas się wywyższa. I dlatego wszyscy w liceum po prostu ją nienawidzili. Durna baba, no. No durna baba! No durna baba, słyszy pan, co ona gada, no. Jak ty do mnie mówisz? Ja byłam królową szkoły, kochanie. Nie, wystarczyło poczytać ściany w kiblu. No. Ona od 20 lat się ze mnie nabija. Rozumie pan? Ja już mam tego dosyć. Ja już jestem po prostu grożą! Boże, co ty mówisz? Co ty mówisz? Jolka, co ty mówisz? Ja cię przez całe życie bronię, rozumiesz? Jak ludzie mówią ci, że jesteś stuknięta. Jaka stuknięta? Przecież ja cię broniłam, kiedy wszyscy mówili w liceum, że jesteś zdzirą! Słyszał pan? Ona myśli, że to jest obelga. Ona myślała, że to jest obelga. Ona myślała całe życie. To ja biorę sprawy w swoje ręce. W ogóle jak ty zamierzasz wychować nasze dziecko? Przecież ty nawet mieszkasz z mężczyzną, bez ślubu, no. Zabiję! Zabiję ją! Boże, zabiję ją! Posłuchaj mnie, tłumaczę ci po raz setny, że między mną a Skalskim nic nie ma, rozumiesz? Nie ma nic! Nul, zero! Jestem wyłącznie jego nianią. No brawo, Fran. Wreszcie dopuściłaś to do swojej świadomości. Zabiję! Zabiję, mówię! Koniec. Oświadczam ci, Jolanto B., że po 20 latach znajomości spotykamy się w sądzie. Ostrzegam cię. Ostrzegam, zażądam wszystkich praw rodzicielskich. Idź sobie, proszę. Pa. Zaraz tutaj, zaraz wróć. Ja ją przywiozłam autem, ona ma moje kluczyki. Co się stało? Mama! Ja nawet nie mogę o tym mówić. Kochanie, to bardzo dobrze, bo ja właśnie wybieram się z ojcem do kina. Mamo! Nie no, jeżeli ja teraz nie wyjdę, to ja nie dostanę hot dogu. Dobrze! Co się stało? Skarbie, nie płacz. Nie jest tak źle. Na pewno, tak jak myślisz, nie jest tak źle. Jest okropnie, mamo. Nie. To koniec, rozumiesz? Między nami wszystko skończone. Nie! Nie uwierzę! To prawda. I to po wielkiej kłótni. O, moje serce! O Jezu, daj mi jakieś lekarstwo. Lekarz mówi, mój terapeuta, że to jest różnica charakterów. Ja zabiję, Jezu! Konowała, zabiję! Wracaj! Przeproś! Pal sześć honor! Pal sześć! Jesteś starą panną na Boga! O czym ty mówisz, mamo? Idź i przeproś Skalskiego, natychmiast! Jakiego Skalskiego, mamo? Ja mówię o Jolce! To ja przez tą kretynkę straciłam wszystkie hot dogi! Bardzo dobrze, przynajmniej ludzie za tobą w kinie będą ci wdzięczni. A o co wyście się do diabła pokłócili, no? O co? Na początku poszło o Zoję, a potem Jolka powiedziała, że... A, i tu jest pies pogrzebany. Zoja jest problemem.
Najpierw Zoja weszła między ciebie a Jolkę, a teraz zajmie się Skalskim. Co ty gadasz, mamo? Co ty opowiadasz w ogóle? Przecież Zoja to jeszcze dziecko, ona ma 19 lat. A co ty robiłaś w tym wieku? Ja? Ja, ale ja to zupełnie inna sprawa. Ja zawsze byłam bardzo dojrzała. Ja jak miałam lat 24, to właśnie miałam 19. Tak. Zresztą Skalski nigdy by nie zrobił czegoś takiego, że zacząłby romansować z własną pasierbicą. Tego jestem pewna. Kochanie, trzy słowa. Kryzys wieku średniego. Idę do kina. Ciekawe, dlaczego jest pan w środku dnia w domu, he? Panno Maj, ja tutaj w domu mam swoje biuro. Naprawdę? Co pan nie powie? Panie, mam odpowiedź na każde pytanie. Dobra, spytam wprost, czy ma pan romans z Zoją? Czy pani jest zdrowa na umyśle? Nigdy nie byłam zdrowsza i szczuplejsza. Okej. A nawet jeśli mówi pan prawdę, to dlaczego pan od rana tak dobrze wygląda? Dlaczego pan jest taki przystojny? I skąd ten błysk w oczach? Bo patrzę na panią. Naprawdę? Mm. To w takim razie dlaczego pan się jeszcze na mnie nie rzucił? Nadal nie jestem przekonana. Skąd pani przyszło do głowy, że mnie może łączyć coś z Zoją? Przecież ja nie mam 100 lat. Adam! Jeszcze raz. O jasny gwint. Mordeczko ty moja. Mordeczko ty moja. Mordeczko. Mordeczko. Co wy tutaj wyrabiacie do diabła, co? Ale... Tato, tato, to ona przyszła i powiedziała, żebym ją nauczył paru przekleństw i mnie pocałowała. Jak mogłaś? Niezły pomysł, muszę spróbować. Ale jak mogłaś? Ale o co chodzi? Jesteśmy zaręczeni. Co? Ona nie jest dla ciebie. Dokładnie, ale co? A dlaczego? Ale że co, że niby moja córka nie jest wystarczająco dobra, czy co? Nie o to mi chodzi, po prostu nie ma mowy o zaręczynach, no. Ale to przepraszam, jak ja inaczej mogę zdobyć obywatelstwo. O mój Boże, wychodzi z niej cała Jolka, ty. Cała Jolka. Ty, jak ty się dałeś tak usiedlić, co? No, pomyślmy. Ja jestem młody, ona jest piękna, ja jestem młody... No i tyle. Rozejść się. Rozejść się, o mój Boże. O mój Boże. Rozejść się. Franka. O. No ja właśnie odsłuchałam twoją wiadomość. Kochanie. No to się w głowie nie mieści. Ale gdzie myśmy popełniły błąd? Nie mam pojęcia, skarbie. Po prostu byłyśmy za młode, żeby mieć dziecko. Kochanie, przepraszam. Przepraszam, tak ja zginiłam. Obiecajmy sobie, że już nie pozwolimy nigdy, by dzieci nas rozdzieliły. Jakie dzieci, skarbie? Jakie dzieci? Że w ogóle ja jej się wyrzekam, rozumiesz? Ja ją w ogóle wydziedziczam. No, ja też. No, po co nie szyć dwie bluzki, nie? Witajcie, mamy. Koniec z tym mamowaniem. Od dzisiaj, kochanie, ja jestem dla ciebie panna Maj, a to jest panna Jola. No, przepraszam, że sprawiłam wam tyle bólu. Odchodzę, ale nie martwcie się. Zamieszkam u koleżanki, ma duże mieszkanie w centrum. Idź. Idę do drzwi. Do widzenia. Prawie jestem. Nie, ale no... Czyż my nigdy nie będziemy rozmawiać? Kochanie, o czym ty mówisz? Wykorzystałaś nas, rozumiesz? Doprowadziłaś do tego, że prawie skłóciłaś swoje dwie matki. My już się
prawie patrzeć na ciebie nie możemy. W ogóle nie możemy. Fe, be. Jeśli jednak zmienicie zdanie, tu wam zostawiam swój numer telefonu. Jak ja bym nie mogła odebrać, to odbierze ta moja koleżanka. Kaja. Do widzenia, panią. Babcia zupełnie zdemęciała. Ty, ona myśli, że wygrała 100 tysięcy w tej darmowej gazetce, rozumiesz? Powiedz jej, że ta pseudo wygrana jest w każdej gazecie. Widzicie? Zazdrości mi fortuny. Ty, Teresa, ty pamiętaj, bądź dla mnie milsza, bo ja mam lepszą pamięć niż ci się wydaje. Dla mnie, skarbie, to kawka z mlekiem i od razu rachuneczek. Mam dla ciebie list. Z zagranicy. Tak? Afryki. O mój Boże, Jolka, to od Zoi. Kto to Zoi? Mamo, Zoja to jest afrykańska sierota. I te dwie siostry miłosierdzia adoptowały ją na odległość za złotówkę dziennie. No to zrobiły dobry interes. U nas za złotówkę to dostaniesz najwyżej kilo ziemniaków. Nie żadne siostry miłosierdzia, mamo. Tylko tam jest Afryka, rozumiesz? Tam ludzie walczą o każdy kęs. Oddaj to. Oddaj! Mamo! Mamo! Frajka! Zoja ma przyjechać do Warszawy na kilka dni. Kiedy? No jak no za 3 tygodnie. To znaczy jutro. A mój... Mamo, no. Oj, przepraszam. Przykleiłam go na drzwi od lodówki, ale jakoś nie rzuciły mi się w oczy. A wiesz dlaczego? Bo drzwi twojej lodówki nigdy się nie zamykają. Nigdy, rozumiesz? Kochanie, nasza mała dziewczynka przyjeżdża. Zwraca ciekawe, do której ona z nas jest podobna. Do żadnej, Jolka. Do żadnej z nas, bo myśmy ją adoptowały. Jolu. O, no tak, no jaka ja jestem niemądra, no. Ale ja mam nadzieję, słuchaj, że ona mózg, to ona ma po tobie, nie? Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Pański lunch. Dziękuję, Konradzie. Nie ma sprawy, proszę pana. Tak się pan troszczył o mnie podczas zawału, że nawet najcięższa angina nie powstrzyma mnie przed wystawaniem po pańskie ulubione maślane bułeczki o 4:00 nad ranem. Masz rację, Konradzie, ja ciebie nie doceniam. O, proszę pana, to pewnie dlatego, że za rzadko tutaj bywam. Ale może byś to zmienił, Konradzie. Nie, nie mogę, bo leniwa ze mnie kwoka. Chodzi mi o zwykłe dziękuję. Żeby zdobyć pańskie zainteresowanie, powinienem wskoczyć na blat biurka w moim ulubionym, obcisłym mini. Przepraszam, powiedziałeś w moim ulubionym, obcisłym mini? Tak, chciałem wejść w skórę Frani. Tak, to schudnij 40 kilo i sobie wydepiluj nogi. Ktoś, kto nosi bokserki w misie, nie powinien się odzywać. I tak jestem najbardziej męski w tym domu.
przynajmniej do tej chwili. Panie Skalski, czy pan pamięta, co pan powiedział, jak kiedyś na weekend mieli do nas przyjechać moi kuzyni? No ja pamiętam, a pani? No dobra, ale zrobiłby pan wyjątek, gdyby chodziło o moją córkę? Przepraszam, o kogo? O moją córkę, nie mówiłam panu? Mam 19-letnią córkę. A zaraz, to jest niemożliwe, przecież miałaby pani wtedy... 10 lat. Adoptowałam ją, wie pan? Adoptowałam ją w ramach takiej akcji Adopcja na odległość, wie pan? To było dawno, jak byłam w liceum. W gimnazjum. W podstawówce. Jest pani dla niej drugą matką, no to wspaniale, fantastycznie, wspaniałe. A, podoba się panu? Panie Skalski. No więc jak będzie? Ja mam dzieci. Pan ma dzieci, może by się pobawiły. Jeśli zgodzę się na tą wizytę, pani przestanie robić... Dzięki. Jest pan kochany. Mam nadzieję, że Zoja mnie polubi. Słabo sobie radzę z dziećmi. To znaczy ze swoimi. A. Ze swoimi. Nasza mała już jest. Nasza mała dziewczynka przyjechała. Poczekaj. O mój Boże, jak na złotówkę dziennie, to nieźle wyrosłaś. Witaj, Zoja! To my, twoja mama i mama. Język jestem głupia, mówię tak, jakby w ogóle mogła mnie zrozumieć. To pani musi być Jola. O rany, mówisz po polsku? Dzięki wam chodziłam do szkoły. Uczyły mnie siostry z polskiego zakonu. Nie szkodzi, kochanie. Rozgość się. O, piękny dom. To pani? Pracuję nad tym. Bardzo bym chciała poznać pani męża. Jest tu gdzieś? O, no mam nadzieję, że gdzieś prowadzi swoją własną kancelarię adwokacką albo gabinet stomatologiczny. Nieważne. Skarbie, siadaj i opowiadaj mamie, co u ciebie. No moment, ja też jestem jej mamą. Tak. Kochanie, opowiedz lepiej, skąd wzięła się pieniądze na tak wielką podróż? No przez lata pracowałam na bilet do Polski. Ale ty jeszcze nie byłaś pełnoletnia. No cóż, czasem trzeba skłamać w kwestii wieku. Moja krew. No moja. Jolka, ale to był mój pomysł, żeby adoptować dziecko. No ale to ja przyniosłam druczki do wypełnienia. Ale ja znalazłam ofertę w kościele świętego Wita. Ale mamy! No nie kłóćcie się. Ranicie moje serce. O mój Boże, cała Teresa Maj. Jest moja? Nie. Na co ci ta prenumerata najlepszych lasek? Przecież to jest seks pismo dla mężczyzn. To nie chodzi o laski ortopedyczne? O, co za niespodziewani goście. Jak długo myśmy się nie widzieli? 3 godziny? Jak tutaj weszłyście? Zostawiłeś otwarte drzwi. Dorobiłaś klucz? To druga możliwość. Poczekaj, złociutki. Mógłbyś się tym zająć. Ubrudziłam ją na stacji benzynowej. Benzyna lotnicza? Nie, ketchup z hot doga. To nie moje, to Teres. Mamo, babciu, siedzicie tu od wczoraj? Aha. Córeczko, co ty założysz na urodziny cioci Basi? Mamo, założę sobie taką śliczną sukienkę łososiową z cekinami, a na głowę założę sobie cieniuteńką czerwoną przepaskę. Mówisz o tym? O, wow, wyglądasz świetnie. To nic, to nic, ja założę coś innego. Dobra, babciu, mamo, to jest Zoja, moja córka. O mój Boże, mam nadzieję, że miałaś cesarkę. Idziemy z Mogosią na imprezę i chciałam wyglądać tak ładnie jak moja mama. Dziękuję, skarbie. Ale powiedz mi, dlaczego ciągle gadasz? Ona już paraduje w twoich kieckach. Nieładnie, dziecko, nieładnie. Jak się jest w gościach, nie powinno się tego nadużywać. Rozumiesz? Konrad! Gdzie jest moja torebka?
Hej, 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 aniołki. Wasze toreczki. To co, czasem melarz? No. To znaczy, wrócimy wcześniej, bo Małgosia jutro idzie do szkoły. Aha. Nie, to miałaś powiedzieć tacie, no przecież to ona mnie tego wszystkiego uczy. Miłego wieczoru. Pa, pa. Hej, hej, aniołki. A ty wiesz chociaż, gdzie ona poszła? Nie, ale też nie wiem, gdzie poszła Małgosia. Ale nie podoba mi się to, że Zoja założyła miniówkę. Wygląda w niej jak panienka lekkich obyczajów. Ale o sobie chodzi, to jest moja miniówka. No właśnie, ja o tym mówię. Ale przepraszam bardzo, ale co ty chcesz mi przez to powiedzieć? Nie, no ty dokładnie wiesz, co ja chcę przez to powiedzieć. Przecież to do wielkiej mi rewelacji. Ty zawsze ubierałaś się jak bezguście. O mój Boże, Jolka, ty znasz znaczenie słowa rewelacja. A wiesz co, Franka, ty nie kpij ze mnie, naprawdę, już mam tego dosyć. Po prostu nie podoba mi się, jak rozpuszczasz Zoję. Ty dajesz jej swoje sukienki. Daję, bo mnie na to stać. Ale wcale ci nie stać, przecież to nie są twoje pieniądze, tylko Skalskiego. Oni cię wynajęli tutaj tylko do opieki i nic poza tym. Pięknie, Jolka, pięknie. O! Patrzcie państwo, o! Ile się można dowiedzieć o człowieku, no, jak masz z nim dziecko. No właśnie. No właśnie. No, dobrze. Czesne. Właśnie poznałam cię. Już ode mnie powiedziałam ci! Ale to ty w ogóle mnie nie dotykaj! Maria! Się do mnie przybliżaj! Kobieta! Nie, w ogóle nie chcę cię słuchać! Wyczuwam dużo skumulowanej złości. Poważnie! Z praktyki wiem, że parom bardzo dobrze robi, kiedy pomyślą sobie, co im się w sobie podoba. Na przykład moja żona twierdzi, że to jest mój promienny uśmiech. Dobra, doktorze... Znamy się z Jolką od przedszkola. O. I przykro mi to powiedzieć, ale niestety wydaje mi się, że ją przerosłam. O nie, 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 no ale słyszy pan, co ona mówi, co ty gadasz? Ona cały czas się wywyższa i dlatego wszyscy w liceum po prostu ją nienawidzili. Durna baba, no. No durna baba, no durna baba, słyszy pan, co ona gada, no. Jak ty do mnie mówisz? Ja byłam królową szkoły, kochanie, wystarczyło poczytać ściany w kiblu. No. Ona od 20 lat się ze mnie nabija, rozumie pan? Ja już mam tego dosyć. Ja już jestem po prostu grożą! Boże, ja co ty mówisz? Co ty mówisz? Jolka, co ty mówisz? Ja cię przez całe życie bronię, rozumiesz? Jak ludzie mówią ci, że jesteś stuknięta. Jaka stuknięta? Jaka stuknięta? Przecież ja cię broniłam, kiedy wszyscy mówili w liceum, że jesteś zdzirą! Słyszał pan? Ona myśli, że to jest obelga. Ona myślała, że to jest obelga. Ona myślała całe życie. To ja biorę sprawy w swoje ręce. W ogóle jak ty zamierzasz wychować nasze dziecko? Przecież ty nawet mieszkasz z mężczyzną, bez ślubu, no. Zabiję. Zabiję tą kobietę! Zabiję ją! Boże, zabiję ją! Posłuchaj mnie, tłumaczę ci po raz setny, że między mną a Skalskim nic nie ma, rozumiesz? Nie ma nic! Nul, zero! Jestem wyłącznie jego nianią. No brawo, Fran. Wreszcie dopuściłaś to do swojej świadomości. Zabiję. Zabiję. Zabiję, mówię! Koniec! Koniec. Oświadczam ci, Jolanto B., że po 20 latach znajomości spotykamy się w sądzie. Ostrzegam cię. Ostrzegam. Zażądam wszystkich praw rodzicielskich.